Jesteśmy w Bochni. Emeryta spotkaliśmy na stacji kolejowej. Oglądamy, jak pociąg jedzie. Towarowy. Pięknie wygląda. Chcę zaznaczyć, że wszystko się odbywa punktualnie i stanowczo. Tak, to jedzie. Przejechał pociąg towarowy w kierunku Tarnowa. Co się, to gdzie byłeś dzisiaj? W Krakowie? Czy w Tarnowie? Krakowie nie. W dyrekcji. W Krakowie dyrekcji. W dyrekcji w Krakowie, no. Żeby poznać nowe władze, obowiązki, które... Ale dyrekcji kolejowej. Dyrekcji kolejowej. Nowe władze poznałeś? Nowe władze. Nie mogli ciebie poznać. Tak, w związku z moim wyglądem, ale one są z innego powodu. Osobistych. Osobistych, dzięki temu, że no, zarost brody, którą przedstawiam, no, wykorzystywany jest do innych czynności no, aktorskich. Jest aktorskich teraz. Aktorskich, udziela się aktorstwo. O, właśnie. Przede wszystkim, ale o kolei myślisz jeszcze. Przede wszystkim w filmie Znachor. Znachor pana Bilczyckiego. No, będą robić? Jego rolę. To gdzie to takie filmy kręcą? Koło Myślenic. Taki film jest kręcony. Aha, i tam jesteś jedną z ról. Głównych ról. Głównych tak. Nawet. No. Ale dzisiaj samochodem nie przyjechałeś, to czemu? Bo byłeś w Krakowie i zwróciłeś z Krakowa tu? Tak, wróciłem tutaj zakupy. Tym bardziej komunikacja jest utrudniona w związku samochodowa. Z modernizacją, do Podłęża, przewozy autobusowe, a potem... Zależy, o której godzinie się jedzie. Wcześniej rano to jeszcze jedzie, przez Hutę jadą i też pociągi jechałem tam. Tak, no i między innymi, tylko tyle, a teraz... To dalej jeszcze brody nie przycinasz? Nie, do czasu skończenia filmu. To na filmie skończyć... na filmie wynika taka scena, że obcinam brodę. I wtedy mogę... będziesz obcinał. No i wtedy sobie. No ale to musi tą rolę kilka razy próbować, bo jak ci raz utnie, to już się nie powtórzy. Nic. Pan Bilczycki tnie to bezwarunkowo na planie filmowym. Czyli... Ale jak się nie uda pierwszy raz nagranie, to potem broda się nie odrośnie. Nie. Aha, no rozumiem tutaj. Nie. Ja tnę wtedy, kiedy będę miał zgodę, będę miał... Dobra. No. To jedzie... No ale to ci się opłacało tak tu do Bochni przyjechać, po to tylko zakupy? Tak jakoś. Sentymentu odwiedzić. Odwiedziłeś tutaj warsztacie? Nie, w związku z powyższym, że skoro... Tam pewne szczegóły wchodzisz. No nie. Nie, w związku z powyższym, że przekazywałem na PZU życie. Przekazywałem do rachunku, do banku. Tutaj byłeś wtedy ze mną. Tak, żeby mi przekazywali. Oni będą za mnie płacili po prostu tą ratę. Zlecenie stałe. Otworzyć zlecenie stałe w żeby banku, nie musiał jechać żebym nie musiał co każdy miesiąc. Raz, co miesiąc jeździć. I po prostu oni za mnie będą pamiętali. Tak, no oczywiście. I takie zlecenie przyjęli i myślę, że za będzie... drobną opłatą. 3 złote, bo tak mi powiedzieli. Miesięcznie? Miesięcznie, 3 no, złote. Dosyć. Dosyć? Ja mam darmowe takie coś. Aha, a ja... No ja mam w innym banku, nie mogę tu reklamować banku w innym. Ja wiem. No, a z drugiej strony chcę tylko powiedzieć, no pani mi powiedziała, że jeżeli opłaty są stałe przez 12 miesięcy, to nie mogą się różnić, bo jeżeli by się różniły, to takiego zlecenia by pani nie przyjęła, a jeżeli są stałe, no to po prostu za opłatnością prowizji 3 złote. No ale to wtedy mam problem z głowy, nie? No. Bo nie muszę o tym myśleć. No pewnie, no to jest wygoda całkowita. No, no dosłownie. No i... Tamte oglądałeś film, coś my te, co ci tak, wtedy... W samochodzie oczywiście. Coś my. No dobra. Takie razem. No. To teraz co razem też to robimy. Obydwaj emeryci kolejowi brodą, ale... Lada tak, ty masz krótszą, ja mam dłuższą, a ja, lada moment, ale za niedługo, lada moment przytnę, bo ciepło się robi. Tak, a ja za lada moment w ogóle zgolę, no. Bo nie, też jest, potem przytniesz, ale... Nie, póki, ale to będzie tylko na taki dziki zarost, dziki. Natomiast... Nie, no, potem zapuścisz na nowo. Jak zakończymy tą... Ale będzie potem premiera będzie, że a ty przyjdziesz na premierę, a ty musisz trochę mieć brodę tam. No, także nie, trochę mysz. Można tutaj dokumentować? Tutaj dokumentować można, nie?
Można, to chwilę. No bo tam pan miał obiekcję, że nie wolno. Aha, no i tego, no to dobra. To... No, to na razie tyle z planu, poza planu filmowego. I z dziękujemy, planu... no to wszystkiego. Dziękujemy za reklamę. No, dziękuję. To na razie.